koniec udało się zwiedzić brzeg jednego miasteczka, jedno miasteczko na przeciwległym brzegu rzeki. Przygodę mieliśmy taką, że podpływając pod brzeg rzeki z jachtu weszliśmy na ponton, tak nazwany. Podpływaliśmy pod brzeg rzeki i przebiliśmy tą komorę. Także drugi raz w życiu tonąłem. Tylko że tym razem na 10 cm. Także, ale się skończyło bardzo fajnie, bo zostaliśmy podróceni motorówką z powrotem na jacht z tym naszym przebitym pontonem. Także nawet w takiej sytuacji można poznać fajnych znajomych. Dzisiaj prawdopodobnie będę zwiedzał przeciwległy brzeg rzeki, miasteczko na przeciwległym brzegu. Na razie nie ma przerwy, także drona jeszcze nie uruchomiłem, ale fajna jest sceneria, naprawdę będę robić zdjęcie. Ale na razie nie ma czasu. Będę się raczył śpiewem ptaków. Jeszcze chwilę, zanim się wszyscy obudzą. Zjem śniadanie i trzeba będzie ruszać. A, obie trzeba będzie się ruszać. A, to jest... Ostatnia sprawa. Będzie nagrywania. Nie wiem, tylko wszystko posłucham. Musimy mieć więcej przerw w pływaniu. Jednak odlocie. Statki pływają. Mewy się wydzierają, ale ogólnie jest jak na wsi w wakacje. Nawet wielki statek, który tutaj przed chwilą przepływał, aż mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się. W ogóle fali nie robił. Także cichutko przepłynęło. O, nie tak obok nas, z 200-300 metrów od nas. No, przez wioskę przepłynął statek. Mniej więcej taka sytuacja. Dobry.
zaś miasteczko Folmar gdzieś poszedł swoją drogą. Podobno jest do zrobienia jakaś runda, pętla dookoła. Także zobaczymy, jak będzie idzie. Na razie zwiedzam miasteczko. Potem wycieczka też. Pub Król Persji. Król Persji. Persji. Rus oczywiście. Małe miasteczko jeszcze zanim samochody zaczęły powszechnie jeździć. Już jest mnóstwo zakamarków do zwiedzenia. Albo na przykład tam kościół. Sobie na pewno zwiedzę, ale najpierw no, muszę znaleźć Chandlera. Kolega wczoraj otworzył kamizelkę ratunkową, musimy nabój nowy kupić. The ship. Widok na obszar mojej wczorajszej wizyty. W oddali widać mury San Salvador Church z tego 8 i 9 wieku. The Tall Bar. Wszędzie jest wąsko i takie domki. Dla mnie to jest fascynujące. Wąskie ulice, oczywiście po nich jest... Szedłem na chwilę, dosłownie kilka kroków od głównej ulicy portowej. Już jest pusto. Nikogo. Takie fajne rzeczy widzę. Powinienem tu jeszcze przyjść. Ale najpierw muszę zobaczyć samo centrum. Jest ciemno w kościele. Sklepienie. Widok na ołtarz. Sam ołtarz nadzwyczaj prosty. Ale co ciekawe w konfiguracji przedsoborowej. Przepiękne witraże. Znaleźć cokolwiek w historii tego kościoła, ale zapisy kościelne mówią, że najwcześniejsze zapisy są z 1543 roku, czyli już po albo wręcz na początku reformacji, która nastąpiła w Anglii. Czyli możliwe, że wcześniejsze zapisy zostały zwyczajnie spalone, bo architektura kościoła wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo wczesna, już dużo wcześniejsza niż to znalazłem jakiekolwiek daty. Co ciekawe, małżeństwa, pogrzeby skończyły się w 1970 roku. Ostatnia księga zawartych małżeństw jest z 1900.
dosyć dawno jako świątynia. I to tyle o historii tego kościoła. Ale te sklepienia wydają się być dużo, dużo, dużo starsze. The Lager. Wczoraj byłem w tym pubie, ale na przeciwległym brzegu rzeki. Chandler's. Jest ciekawy dom. Wygląda na kościół. W tej chwili chłopaki robią przebudowę wnętrza kompletną. Cała pierzeja wygląda w podobny sposób. W tym biurze szefa portu w kapitanacie. Taki mają fajny widok. To w kapitanacie portu dowiedziałem się, że cała procedura, jak tu kupić ten nabój, który wystrzelił nam wczoraj, się okazuje, ta kamizelka ratunkowa to jest z łodzi ratunkowej, pewnie już przeterminowana, a nabój jest bardzo ciężki, starego typu, dla dwóch osób, a nie jednej. Także się tyle dowiedziałem, a sobie mogę iść teraz dalej na wycieczkę. Policzki są po prostu ropliwe. Małe okienka, małe domy. Mniej lub bardziej bogate. Małe wejściówki, małe pokoiki. Małe domki. Niskie. Ciekawie to zobaczyć. Małe domki. Cottage. Następnie kościół. Tutaj się coś stało. Zastanawiam, czy ten stelaż okien nie jest ołowiany. Że mógł się tak wygiąć. Kościół zero został już przerobiony na mieszkania. I to dawno, dawno. Boczne okna z witraży zrobiły się okna domu. Highway. Duże wejście do domu. Kolejne wejście. Pewnie do domu. Jeszcze jedno wejście. Tam jest coś. No, przykuwające oko, a myślę, że to jest już sztuczny wymysł właściciela. The Old Police House. Sprzedaż. Pewnie kosztuje z bańkę jak nic. Ale za to w jakiej okolicy. Tutaj faceci remontują dom w poważny sposób. Są garaże na konie albo po starych wozach, jeśli przerabiają to na dom. Ma to swoją wysokość. Także
nowego. Następna scenka rodzajowa. Już wygląda na to, że ja jestem przy ferze. Przy przeprawie promowej. Wiem, może dzisiaj będziemy tam płynęli w górę rzeki. Wczoraj szybko dotarłem do przeprawy promowej, także teraz muszę się zdecydować, co robię dalej. Czy przechodzę na drugą rzecz, w stronę rzeki, już idę dookoła, czy jeszcze tylko te kasy. Jeszcze dalej, w górę rzeki, niedługo ścieżka się kończy, tu nie ma wielkich odległości, to nie jest to Sutine River. Wracam, robię przeprawę promową, idę spróbować kupić ten cały nabój i potem szlakiem wzdłuż wybrzeża morskiego, National Trust, wrócę do następnej przeprawy promowej, przypłynę z powrotem do miasteczka, wezmę taksy. Typowa angielska droga drugiej klasy. Opuściłem foj. Idę sobie teraz do góry rzeki. Powyżej jest tylko droga pierwszej klasy, a potem już są autostrady. Witamy w starożytnym mieście Foj. Moja droga to jest tam przez las w tej chwili. Nieźle. Old Master's House. Samo wejście do miasta. Rybacy przywieźli rybę. Od razu sprzedałem na pniu. Sprzedana. Można jechać do domu. Czekając na przeprawę promową, jak się przyglądam budynkom, i tam w oddali zauważyłem, że dom ma wysunięty balkon nad rzekę. A pod balkonem jest łódź motorowa na dźwigu. Jest w tej chwili podwieszona pod balkonem. Tak jakby mogli wsiadać do tej łodzi, spuszczać się na wodę i płynąć gdzieś. Marzenie. Okazuje się, że z drugiej strony drogi to była droga portowa, także ta droga, którą chciałem iść w górę rzeki, nie mam po prostu do niej dostępu. Tak wygląda port w Foj. The Old Ferry Inn. Hotel przy przeprawie promowej. Wygląda na to, że kiedyś trzeba było... ale zresztą to była zbiórka ludzi, więc hotel jak najbardziej miał sens.
rzekę i jachty. To, co w Anglii jest, to, co mają, to są ścieżki publiczne, przejściówki, które prowadzą przez publiczny grunt. Generalnie cały, wszystko w Anglii jest prywatne. Nawet National Trust, czyli taka organizacja charytatywna, że jak jesteś starym i bogatym, masz kupę ziemi, podobnie English Heritage, nie chcesz, żeby ta ziemia została przez następnego właściciela w jakiś tam sposób zagospodarowana pod budynki, no to jest biznesowy developer, tak? Żeby zmaksymalizować zyski. Tylko chcesz, żeby ten piękny teren tak pozostał, jakim go widziałeś i chcesz go tak utrzymać, no to w testamencie zapisujesz do National Trust. I z takim zapisem, że teren ma zostać tak utrzymany, jak jest. No i National Trust kolekcjonuje grunty w ten sposób. Coraz większe obszary terenu. English Heritage zajmuje się zabytkami raczej. Także jeśli masz fajny dom i chcesz, żeby on pozostał w takim stanie, jakim jest, pełni jakąś tam określoną funkcję, no to zapisujesz go do English Heritage. Czyli takie dziedzictwo Anglii, angielskie. No i ten English Heritage to utrzymuje, sprzedaje bilety, opisuje historię miejsca. No i przychodzą ludzie, zwiedzają, płacą pieniądze, no i z tego to wszystko się utrzymuje. Organizacje są zwolnione z podatków, bo to są instytucje charytatywne, znaczy w znaczeniu, że nie przynoszące zysków, aczkolwiek pracowników muszą opłacić, no ale to taka jest idea. To jest droga Anglików do tego. Wiatr wieje, więc nie będzie mnie słychać. To jest droga Anglików do tego, żeby zachować kraj. Niezabudowany już tak całkiem zupełnie. Ścieżka, którą tu przyszedłem. Ściówka. Co jest ciekawe, jak jest z jednej strony wejściówka, a z drugiej strony wyjściówka, to oni chodzą przez pole na wprost. Nawet jeśli masz tu zasiane zboże czy inną uprawę, nic ich to nie interesuje. Wydeptują ścieżkę ci przez uprawę. Nawet nie chcą obchodzić, powiedzmy, dookoła. Może to jest lepsze dla rolnika. Szczerze powiem, nie mam zielonego pojęcia, żeby ludzie chodzili po najkrótszej ścieżce, a nie wzdłuż połotu na przykład obchodzili całą uprawę. No, ja mam tu wątpliwości, ale możliwe, że oni są przyzwyczajeni do czegoś innego. Idę dalej. Moja footpath. Miasto w oddali. Port schowany. Nie ma za wiele do roboty. Statek to sam tutaj przypłynął. Po przeciwnej stronie domy. I kolejna marina. Już prawdopodobnie ostatnia tutaj w głębi rzeki.
z palmą. A tutaj już się zebrała kolejka do przeprawy promowej samochodów. Przeprawa promowa z informacji turystycznych. Dowiedziałem się, że w 1400 latach, czyli w XV wieku, tak jak u nas była bitwa pod Grunwaldem, tutaj lokalni mężczyźni trudnili się piractwem. U nas bitwa pod Grunwaldem, tutaj piractwo. No ale to pikuś, bo w 1510 roku dwie kobiety zostały tutaj ukarane. Niestety nie powiedzieli w jaki sposób, ale podejrzewam, że spalone na stosie za rozsyłanie plotek i pomówień, złych plotek i pomówień. No ma to swoje uzasadnienie, tym bardziej, że w Newcastle w podobnym czasie na stosie spalili 8 kobiet. Ja nam jestem daleki od tego, żeby ich oskarżać. Może to miało jakiś sens. Przeprawa kolumna. Hotel przeprawy kolumna. To jest ścieżka, którą właściwie się powinien tutaj przytoczyć zamiast z drogą, ale tutaj mam ciekawie. To jest żółty domek. I ze ścieżki publicznej zaraz wejście do kuchni. Prawdopodobnie jest to cottage, tak? Bo ludzie już w współczesnych czasach nie chcą tak, że chcą sobie w ten sposób pomieszkać. W ciągu wakacji tylko. W tej chwili na ścieżce, która się nazywa Hall Path. Jeszcze 100 lat temu ta ścieżka była ścieżką prywatną, po której panie i panowie, dżentelmeni, się przechadzali na niedzielną wycieczkę. Teraz zwykli ludzie mogą się nią przechadzać. Także. Cały czas idę wzdłuż Hall Walk. Jest zjawiskowo. Ławeczka widokowa. Widok na rzekę. Widok jest hipnotyzujący. Przykład ścieżki, która idzie wzdłuż pola rolnika. No ale też wejście do Woodbuff na ten teren był przez, no na skraju, tak? Także można powiedzieć, że
nie jest reprezentatywny przykład, ale jest. Tutaj przykład innej przeszkody. To jest zabezpieczenie, żeby zwierzęta przez to nie przechodziły. Jest to prawda osobna furtka z wysokim przejściem pod pod, także mało funkcjonalne. Ale widać, nie potrzeba tego zabezpieczenia pośrednio gdzieś. W malowniczym pójściu, czy też w końcówce. Inny kotycz. To jest zapewne wieża widokowa. A ten budynek to jest private queue. No mooring or landing, czyli prywatne nabrzeże. Nie ma żadnych cumowań czy też lądowań. To już jest rzeczka. Prawdziwa rzeczka. Nieżeglowna, nawet kajakiem byłoby ci ciężko przypływać. Trzeba byłoby się przemęczyć. Może jak jest przypływ i wyższy z poziom wody, to da radę wyżej. W tej chwili nie. Tabela celna. Opłaty za przewóz przez przystań. Opłaty za timber, manners, piasek, węgiel, inne dobra proporcjonalnie do czegoś tam. Tabela z 1894 roku. Jaki cudowny zapach siana. Do zatoki z plażą nie dotarłem. Nie, chyba nie było do końca sensu. Gdybym miał rzeczy, żeby się wykąpać, przynajmniej ręcznik, żeby się wytrzeć, to tam bym jeszcze poszedł. Ale zobaczyłem i wróciłem. Poza tym ważna rzecz, zgłodniałem, także teraz jadę na drugą stronę rzeki, do Foy i mam nadzieję, że się na jakiegoś paja kornwalińskiego jeszcze zdążę załapać. Jest już po piątej, a potem tak spokojnie czas wracać na jacht, bo mam sporo rzeczy do zrobienia.
w szczególności myślę, to jest składanie filmu i obsługa wideo. Dużo roboty.